Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem. Jest wyjątkowa okazja, ponieważ dzisiaj są moje urodziny, a dodatkowo 14, więc stwierdziłam, że zacznę nagrywać dla was vloga. Połączę go pewnie z kilku dni, dodatkowo coś mnie chyba bierze jakaś choroba, ponieważ boli mnie gardło. To pominimy. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj są moje urodziny. Powiem wam, że trochę tego nie czułam przez ostatnie tygodnie, że będę miała urodziny, ale w końcu udało się, są moje urodziny. Dzisiaj oczywiście nie robię żadnej imprezy urodzinowej czy tego typu rzeczy, tylko w weekend. Także pewnie już nie będę dla was nagrywać, ale obserwujcie mnie koniecznie na moim Instagramie. Dzisiaj w ogóle też piszę test próbny z języka polskiego, jutro z języka angielskiego, a pojutrze z matematyki, coś takiego. Powiem wam, że nie stresuję się tym, ale no, także dzisiaj odświętnie, ponieważ piszemy testy, mam urodziny, więc no. Zapraszam was na vloga, będę wam trochę pokazywać. No i zobaczymy, co dzisiejszy dzień, 25 lutego, przyniesie mi. Może będzie dla mnie miły, zobaczymy. Pokażę wam teraz moją stylizację na szybko, ponieważ trochę się śpieszę. Nie chcę się spóźnić na test, bo to by było nie za fajne. Tak się prezentuje moja stylizacja. Kurtkę mam z Zary, tak się prezentuje. Pewnie bardzo dobrze ją znacie. I sukienkę z Mosquito, tak się ona prezentuje. Oczywiście mój zegarek. Bardzo się cieszę, także życzcie mi udanych urodzin. Ja lecę do szkoły, zobaczymy, co tam będzie się działo. Witajcie kochani, już w szkole jestem właśnie z matematyką, twoja mi jest takie. Jesteśmy właśnie w szkole, możesz powiedzieć jak chcesz. Ogólnie to miałyśmy dzisiaj egzamin próbny z polskiego. No. Tyle w tym temacie. Dzisiaj mam urodziny! Ze szkoły. Jutro mamy egzamin z matematyki, więc w ogóle zapowiada się, powinnam robić super. Więc teraz lecimy, mamy ostatnią lekcję, dzisiaj w ogóle tylko 3 lekcje mamy, tak naprawdę? Tak, bo miałyśmy test. No, no egzamin po prostu miałyśmy. Także lecimy, jak zwykle nasza super miejscówka, czyli toaleta szkolna. Pozdrawiamy serdecznie, lecimy na lekcję. Jestem już po szkole, przyjechaliśmy na sushi, także bardzo się cieszę, uwielbiam sushi, także już nie mogę się doczekać. Taki urodzinowy obiad, zabieram was ze sobą. Wróciłam do domu, jestem trochę nieogarnięta, ale zaraz z moją mamą uciekamy, znaczy uciekamy, to dziwnie brzmi, po prostu jedziemy zrobić zdjęcie, ponieważ chciałabym na moim Instagramie umieścić właśnie zdjęcie z urodzin, znaczy bardziej takie urodzinowe, ponieważ ja organizuję urodziny tak bardziej w weekend dla rodziny i wtedy w weekend jakieś zdjęcie na przykład z tortem się pojawi, a jak na razie zrobię takie zdjęcie z balonami, może z kwiatami, ponieważ piękne dostałam. Dodałam takie zdjęcie na Instastory w tej sukience i bardzo dużo osób napisało, że jest przepiękna, także bardzo mi miło. Ona ma takie rękawki 3/4, ja bym trochę to zmieniła i chyba wzięłabym takie całkiem długie, bo wygląda trochę jak przykrótka, a ona po prostu taka jest. Dzisiaj jak się obudziłam, to czekał na mnie taki oto prezent, jeszcze go nie miałam okazji otworzyć, ponieważ poszłam do szkoły, no i po prostu rano się bardzo śpieszyłam, więc zaraz to zrobię i właśnie nie wiem, czy wam pokazywać, czy w następnym vlogu, zaraz się okaże, ale super, bardzo ładnie zapakowany, ja doceniam takie małe szczegóły. Zobaczcie kochani, jakie moja babcia przepyszne bułeczki zrobiła tutaj z czekoladą. Wyglądają przepięknie. Także bardzo dziękuję babciu. Jesteś kochana. Z okazji moich urodzin właśnie takie bułeczki zrobiła. Także no jak tu nie kochać babci. Living them, celebrity civilian. Walk amongst the drinks that you ignore, the ones relentlessly pursuing every key to every door. It's evergreen and ever more. If you're content with living normally, I'm handing in my notice to the world on record formally. Yeah. I know this life is right for me. I know the future's bright for me. Real. I know my teachers lied to me. I do it for the ones that came before and nearly died for me. Recognition, I'm on a mission. Yeah. I'm paying dues, yeah. I'm in position. I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Recognition, I'm on a mission. Yeah. I'm paying dues, yeah. I'm in position. I'm
tym razem stwierdziłam, że nie będę kupować takich typowych balonów, na przykład z czternastką, tylko wzięłam takie zwykłe. No, bardzo mi się podobają. Witajcie kochani już w domu. Usiadłam sobie na spokojnie i stwierdziłam, że teraz trochę do was tutaj pogadam. I uznałam, że w tym vlogu jeszcze wam nie pokażę prezentów, tylko w kolejnym, którego pewnie będę nagrywała podczas moich przygotowań do urodzin, kiedy będę je wyprawiała. A teraz pokażę wam przesyłkę, którą dostałam z okazji urodzin. Taka niespodzianka od Nancy, 3 case'y, także bardzo dziękuję, kolejne do kolekcji, bardzo mi się podobają. Mogę wam pokazać, zobaczcie tutaj Mela Modela, Amelia taki oraz tutaj Amelia Z. Także bardzo dziękuję. I dostałam również z Noshi takie dwa, tutaj jeden z MM, czyli Mela Modela, i drugi taki, bardzo mi się podobają. Dzisiaj będąc koło takiej jakby cukierni, kawiarni, musiałam kupić makaroniki. Zobaczcie, jak one przepięknie wyglądają. To są jakieś chyba malinowo czy tam truskawkowe. I to jest biała czekolada. Urodzinowy makaronik zaliczony. Teraz jak właśnie mam okazję do was coś pokazać, to chciałabym wam bardzo z całego serca podziękować za wszystkie, ale to wszystkie życzenia, które mi złożyliście na Instagramie, ponieważ tego vloga widzicie z jakimś opóźnieniem, więc bardzo chciałabym wam podziękować, ponieważ nie spodziewałam się, naprawdę od północy dostawałam mnóstwo życzeń na moją prywatną skrzynkę, chyba tak to się mówi, DM po prostu. Jest mi niezmiernie trudno dokopać się do tych najstarszych wiadomości, które na przykład wysyłaliście rano, więc staram się odpisywać, ale niestety po prostu nie jestem robotem, ja to wszystko sama odpisuję. Więc staram się, ale jeśli nie uzyskaliście ode mnie odpowiedzi, to przepraszam was za to, staram się, ale tutaj chciałabym wszystkim podziękować. Pod zdjęciem również dostałam mnóstwo komentarzy, właśnie prywatnie oraz na Facebooku, więc kocham was, naprawdę jesteście cudowni. No, także tyle dzisiaj życzeń dostałam, bardzo miło, w szkole również. Dostałam tak super prezenty, że się w ogóle nie spodziewałam, ale uważam, że najważniejsza jest tutaj pamięć. I z roku na rok coraz bardziej się w tym utwierdzam, więc pamięć. A prezenty i jakieś rzeczy materialne to uważam, że jest rzecz drugorzędna. No i tak jak wam mówiłam, dzisiaj rano pisałam test próbny, egzamin z języka polskiego. I powiem wam, że nie wiem, czy jakaś szkoła w tym samym czasie pisała, czy nie, bo to różnie tam jest, z różnych wydawnictw. Pisaliśmy i powiem wam, że był taki średni, był taki... ujdzie, okej. Okay. Powiedziałabym, oceniłabym go takie 6 na 10, coś takiego. Mieliśmy rozprawkę i list do wyboru, więc w sumie tak na luzie, jutro matematyka, więc zapowiada się super, a później angielski. Witajcie kochani, kolejnego dnia, dzisiaj mamy środę bodajże. Tak, i piszę egzamin z matematyki. Jakby to ująć, nie jestem zadowolona, pospałabym jeszcze trochę, ale... to są tylko testy próbne w sumie, więc czym się tutaj przejmować? Mam teraz na sobie taką opaskę z perełkami, ale jeszcze nie wiem, czy ją wezmę, bo ona tak jakby przytłacza trochę moją głowę. Dziwne określenie, ale tak w sumie jest. I dzisiaj również jestem tak bardziej odświętnie ubrana, chociaż mam dżinsy, ale mam taką bluzkę. O. Więc lecę do szkoły i zobaczymy, jaki będzie test, czy trudny, czy łatwy. Dam wam znać. Witajcie kochani, już po szkole. Dzisiaj niestety nic mi się nie udało nagrać w szkole, ponieważ napisałam test z matematyki i przyznam wam, że jednak matematyka to totalnie nie jest mocna strona moja osobiście. I uważam, że język polski chyba zdecydowanie lepiej mi poszedł. Jeśli chodzi o zadania zamknięte z matematyki, to naprawdę było dobrze i robiłam wszystkie i wszystko było spoko, fajnie. A nagle, kiedy przyszło mi rozwiązywać otwarte zadania, to ja takie miałam... może lepiej nie. Siadłam sobie tutaj z wami na chwilę, ponieważ będę jadła obiad, ale jeszcze przed tym chciałabym opowiedzieć wam o książce, którą ostatnio miałam przyjemność przeczytać i naprawdę zapadła mi w pamięci i bardzo mi się spodobała. Tą książkę napisała Connie Glynn. Tak jak wam przed chwilką wspomniałam, jest to youtuberka, która na swoim kanale na YouTubie ma ponad 1 000 000 subskrypcji. Także może niektórzy z was ją kojarzą. Tutaj wam jeszcze pokażę tak w książce.
tak się prezentuje autorka. Tutaj mamy troszeczkę więcej o autorce, jeśli książka trafi w wasze ręce, to możecie sobie przeczytać. Książkę naprawdę bardzo przyjemnie się czyta i wydaje mi się, że będzie ona super dla fanów na przykład książki Girl Online albo Pamiętnik Księżniczki. Także jeśli czytaliście tamte książki, to wydaje mi się, że właśnie ta książka, czyli Księżniczka Incognito, bardzo wam się spodoba. Książka zaczyna się od tego, że dwie dziewczyny z dwóch różnych światów trafiają do prestiżowej szkoły Rosewood Hall, tak jak tutaj mamy napisane Kroniki Rosewood. No i dwie główne bohaterki, czyli Lottie Pumpkin oraz Ellie Wolf. Lottie Pumpkin jest to zwyczajna dziewczyna, która marzy o tym, aby zostać księżniczką, a za to Ellie Wolf jest księżniczką, która marzy o tym, aby zostać zwyczajną dziewczyną. Więc jak widzicie tutaj, różne światy, różny światopogląd, więc naprawdę powiem wam, że jest ciekawie. Lottie Pumpkin, czyli ta zwyczajna dziewczyna, która chce zostać księżniczką, trafia do tej prestiżowej szkoły Rosewood w ramach jakiegoś programu stypendialnego, a za to Ellie Wolf nie chce już pełnić obowiązków Królestwie. Więc tutaj mamy opisane właśnie różne sytuacje z ich życia właśnie w internacie. A wątek z internatem nie wziął się tak znikąd, ponieważ sama autorka przebywała jakiś czas właśnie w internacie. No i dziewczyny wpadają na taki pomysł, że chcą się zamienić. Jedna właśnie chce być księżniczką, druga nie. No i wszystko wydaje się takie proste, ponieważ wiecie, jak się zamienią, to będą żyły długo i szczęśliwie i wszystko będzie idealnie. Niestety nie jest tak, jakby chciały. Rzeczywistość w prestiżowej szkole, gdzie jest pełno rywalizacji, okazuje się nieco inna, szczególnie kiedy ktoś poznał ich tajemnice. A dodatkowo stara szkoła i otaczające ją mury oraz las. I przyznam wam, że w tej książce na pewno nie zabrakło emocji, ponieważ bardzo dużo się dzieje, dziewczyny mają styczność z różnymi ludźmi. Także zachęcam was do przeczytania Księżniczka Incognito, Connie Glynn, wydawnictwa Insignis. A dodatkowo mam tutaj jeszcze taką, wiecie, tiarę. To tiara wygląda zacnie, przyznam wam. Także ja w trochę innej wersji lecę teraz zjeść obiad. No i widzimy się później. Witajcie kochani, kolejnego dnia. Dzisiaj napisałam ostatni test z języka angielskiego. I powiem wam, że myślałam, że będzie gorzej, że jakoś mi nie pójdzie. A naprawdę było spoko, tylko że temat tego maila, czy to nie wiem, czy to było list, czy mail, za bardzo mi nie podpasował, jakby to nie były moje klimaty za bardzo. Także wydaje mi się, że właśnie pod względem tego pisania tak średnio, ale ogólnie jeśli chodzi o te zadania zamknięte, jak i te takie otwarte, ich było mało, chyba 3 czy 4, to wydaje mi się, że nawet spoko. Było też sporo zadań ze słuchaniem, ale jakoś dałam radę, więc jestem zadowolona. I mam nadzieję, że ten test, który będzie już w kwietniu, bardziej przypadnie mi do gustu. Ale wydaje mi się, że chyba właśnie język angielski i język polski najlepiej mi poszły. Zobaczymy później, jak to będzie się prezentowało procentowo. Czas leci tak mega szybko, że zanim się obejrzę, to już te testy będę miała napisane, więc w sumie będę zadowolona. Dzisiaj jestem troszeczkę wcześniej w domu. Jest piękna pogoda, mimo tego, że jest wiatr, to świeci słoneczko i od razu jak jest to słońce, to chce się żyć, jest tak miło, pozytywnie. Lubię, jak jest taka pozytywna pogoda. W sumie takie określenie nie pasuje do pogody. I kiedy mamy słoneczko na dworze, to aż inaczej człowiek funkcjonuje. Osobiście ja tak mam. Dzisiaj również jadę na język angielski dodatkowy, więc chwilę sobie jeszcze będę w domu. Domontuję coś tam, film, jakieś zdjęcie muszę też chyba zrobić. I będę jechała. Muszę też dzisiaj zrobić zakupy, ponieważ nie będę nagrywała przez weekend, ponieważ ten vlog już trwa kilka dni. Ale tak jak wam mówiłam, będę robiła w weekend takie urodziny, bardziej je wyprawiała. Więc chcę zrobić kilka fajnych przysmaków, jakichś takich przekąsek, jakichś słodyczy, więc kilka rzeczy potrzebuję, więc pewnie to na następnym vlogu zobaczycie, jeśli ogólnie będę nagrywać. Obserwujcie mnie również na Instagramie, tam więcej się dzieje, będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkim, więc no, zapraszam, Mela Modela. Jeśli chodzi o mój głos, to nie czuję się w ogóle chora, jakby nic mi nie jest, dobrze się czuję. A jednak wydaje mi się, że mam taki lekki katar i słychać to po moim głosie. Może to nie jest takie bardzo zauważalne, ale jednak ja czuję, że coś jest nie tak, więc mam nadzieję, że nie będę chora. Mogłam stanąć sobie tak bliżej, to bym miała jeszcze ładniejsze światełko. Dzisiaj na obiad stwierdziłam, że zrobię sobie placuszki z serka wiejskiego. Naprawdę uwielbiam je. Akurat tutaj dodałam takie jabłuszka z cynamonem, masło orzechowe, tutaj taka laska cynamonu, dodatkowo jakieś nasiona oraz płatki migdałów. Zapowiada się przepysznie,
Także zabieram się do jedzenia. O, i tutaj jeszcze są płatki amarantusowe. Kochani, jest już wieczór. Dzisiaj ani wczoraj za dużo się do was nie odzywam, ale stwierdziłam, że połączę tego vloga z dniem moich urodzin, aby był on po prostu ciekawszy, abyście zobaczyli, jak mi poszło na testach ósmoklasisty tych próbnych, więc dajcie koniecznie znać, czy lubicie takie odcinki, czy chcecie więcej takich vlogów, a już będę się z wami żegnać. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcony na mnie czas. Buziaki, pa!